Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jedną z grup półproduktów mających duże zastosowanie w ciastkarstwie stanowią syropy, pomady, glazury, galaretki i przetwory owocowe. Służą one do nasączania, przekładania, oblewania, zdobienia wyrobów gotowych. Od jakości tych półproduktów zależy wygląd zewnętrzny oraz ostateczny smak gotowych wyrobów. Owoce w syropie są to owoce całe lub pokrojone i utrwalone przez zwiększoną koncentrację cukru. Przy niektórych rodzajach owoców część cukru może być zastępowana syropem skrobiowym, 15-20% w stosunku do ilości cukru, co zapobiega krystalizacji cukru w owocach o mniejszej kwasowości, np. czereśnie, gruszki. Owoce przeznaczone do produkcji owoców w syropie powinny być najwyższej jakości, zdrowe, jędrne i nieuszkodzone. Zapoznajmy się z etapami produkcji owoców w syropie. Etap pierwszy. Sortowanie, płukanie owoców oraz ich przygotowanie przez obranie ze skórki i usunięcie gniazd nasiennych lub pestek w owocach pestkowych. Etap drugi. Blanszowanie, które ma na celu zniszczenie drobnoustrojów oraz spowodowanie w skórce drobnych pęknięć ułatwiających dyfuzję syropu w głąb owoców. Etap trzeci. Zalewanie syropem cukrowym, miękkie owoce zimnym, a twarde gorącym i nasycanie owoców cukrem przez przynajmniej 12 godzin. A oto kolejne etapy produkcji owoców w syropie. Etap czwarty. Zwiększenie koncentracji cukru. Owoce wyjmuje się, a syrop zagęszcza przez odparowanie. Czynność tę powtarza się od 3 do 7 razy każdorazowo, nasycając je syropem. Ostatni roztwór powinien mieć 75% zawartości cukru. Etap piąty. Wykańczanie. Owoce twarde należy gotować, a miękkie wkładać od razu do naczyń, w których będą przechowywane. Wady owoców w syropie. Marszczenie owoców jest skutkiem nadmiernego blanszowania. Odbarwienie owoców powstaje przy niedostatecznym blanszowaniu lub zastosowaniu roztworu cukrowego o zbyt niskiej kwasowości. Rozpadanie się owoców jest skutkiem użycia zbyt dojrzałych owoców. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.